Hejcie, drodzy. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że Kościół żyje w coraz większym oczekiwaniu na powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. W wielu miejscach jest napisane, że jesteśmy gośćmi, przechodniami tylko tutaj na tej ziemi. Nie mamy tutaj nic trwałego. I tak jak Boże słowo nas wzywa, Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy byli jego własnością, ale też wzywa kościół Jezusa Chrystusa, aby był gotowy, aby też kościół Jezusa Chrystusa zajął to miejsce. Każdy z nas, każdy, który jest zbawiony, zajął w kościele to miejsce, które Bóg dla niego wyznaczył. Od wielu tygodni na naszych czwartkowych nabożeństwach Nauczamy, zwiastujemy, mówimy, co to znaczy budować jedni drugich. I jak ważne jest to, aby Kościół, aby każde Boże dziecko miało tą świadomość, że ma odpowiedzialność przed Bogiem za budowanie ciała Pana, Kościoła, Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście do Tesaloniczan w piątym rozdziale, w wierszu jedenastym, czytamy tak: Dlatego zachęcajcie się nawzajem. I budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie. Jeszcze raz to przeczytam. Zachęcajcie się nawzajem. I budujcie jeden drugiego, co zresztą czynicie. Drodzy apostoł Paweł, który napisał te słowa z inspiracji Ducha Świętego, zdawał sobie sprawę, że nie jest w stanie sam zbudować Kościoła. Że nie jest w stanie jako Przecież obdarowany, namaszczony przez Boga człowiek, ale nie jest w stanie, żeby Kościół był zbudowany przez Niego samego. On miał swoje zadanie, miał swoją część bardzo ważną, bardzo istotną, ale wiedział, że Kościół może być zbudowany tylko w jeden sposób. Kiedy wszystkie członki ciała Jezusa Chrystusa, wszyscy zbawieni, przyłączeni do Kościoła, będą funkcjonować we właściwy sposób. Kiedy zdadzą sobie sprawę z tego, że, że mają zadanie do wykonania, które Bóg wyznaczył im umieszczając, im, umieszczając ich w swoim kościele. Dlatego Paweł robił wszystko, żeby zaszczepić, włożyć w serca ludu Bożego to zrozumienie i tą troskę o kościół, tą troskę o zbór. W wielu miejscach w liście do Kolosan między innymi 2:2 i 4:8 apostoł Paweł Stara się pocieszać serca ludu Bożego. Za jednym razem mówi: Chciałbym, żebyście wiedzieli, co się ze mną dzieje, żebyście się tym nie martwili. A innym razem zachęcał, żeby oni byli tymi, którzy starają się zachęcać i pocieszać siebie nawzajem. To jest niesamowicie ważne, drodzy, abyśmy mieli tą świadomość, że Kościół nie będzie budowany w sposób właściwy. Przez tylko niektóre osoby, ale jest budowany przez każdego członka ciała Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy tutaj o tym, że tak rozpoczynaliśmy te rozważania, że jesteśmy członkami jedni drugich. To pokazuje to, że właściwie nikt sam nie buduje kościoła, bo przecież jest tych członków wiele. Nikt sam efektywnie nie może budować kościoła. Żaden nie jest ważniejszy, nikt nie jest ważniejszy od drugiego. I, I po trzecie wszyscy, jako członkowie ciała Jezusa Chrystusa, wszyscy odpowiadamy i powinniśmy usilnie starać się i zabiegać, aby była jedność i była zachowana jedność w Kościele. A więc w taki sposób apostoł Paweł o tym mówi w liście do Efezjan, w czwartym rozdziale w wierszu 15 i 16 on wyraźnie mówi, że całe Ciało wzrost, wzrasta wzrostem Bożym i buduje siebie samo w miłości. Ja może przeczytam ten fragment, 16, 15 i 16 wiersz 4 rozdziału Listu do Efezjan. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało każda jego część, we właściwy sobie sposób, łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Tak więc zadaniem pragnieniem Apostoła Pawła było uświadomić kościołowi, zgromadzonym w imieniu Jezusa Chrystusa. Jak ważne jest to ta świadomość, że są stanowią ciało Chrystusa, świątynię Bożą, i że Bóg chce swój Kościół błogosławić i budować w oparciu o wszystkie swoje członki. Bez względu na to, kim jestem, bez względu na to, jakie miejsce zajmuję, każdy z nas ma coś istotnego do wykonania, aby zgodnie z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka ciało mogło rosnąć, budować się, wzrastać w miłości, i abyśmy wszyscy stawali się coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Kiedy Paweł pisze do Tesalonicza, pisze dwa listy, pisze je w sytuacji, kiedy z Filipii właściwie musi opuścić to miasto w wyniku prześladowań, przeciwności. Kiedy przychodzi do, do Tesaloniki i głosi Chrystusa, tam jest w dziejach apostolskich napisane że przez trzy sabaty, Żydom w synagodze zwiastował Chrystusa i udowadniał, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. Ale to wzbudzało tylko agresję, złość, niechęć. A jeszcze bardziej, kiedy Żydzi zobaczyli, że wiele, wielu pogan, wielu ludzi pobożnych, którzy znajdowało się w synagodze, zaczęli słuchać, zaczęli się nawracać, i tam jest napisane też, że wielka liczba wybitnych kobiet uwierzyła Słowu. I to spowodowało, że. Z jednej strony Bóg dotykał serc ludzi w Tesalonice, a z drugiej strony ze strony Żydów przyszło ogromne prześladowanie w kierunku apostoła Pawła i tych, którzy uwierzyli i poszli za Ewangelią Jezusa Chrystusa. I apostoł Paweł pisze właśnie do, do tego zboru, pisze do nich z podróży, właściwie jest m.in. w Atenach, później w Koryncie, jest zaniepokojony, ale. Dla niego to było ważne i cenne, dla apostoła Pawła, że mógł zobaczyć, że tesaloniczanie trwali w wzajemnym zachęcaniu się, bo on tutaj pisze o tym, że oni się wzajemnie zachęcają i budują. On mówi, co zresztą czynicie, mówi trwajcie w tym, ale mówi, ja widzę, że wy w tym czynicie I kiedy wysyła Tymoteusza, aby się dowiedział, co się dzieje, kiedy on musiał uciekać z Tesaloniki. Dowiaduje się, że oni pośród ogromnego prześladowania, ogromnych przeciwności, oni miłują Pana, oni idą za Panem. Czytamy w pierwszym rozdziale tego pierwszego listu i w pierwszym rozdziale drugiego listu takie, takie właśnie słowa. Dziękujemy Bogu zawsze za Was wszystkich. Nieustannie wspominamy Was w naszych modlitwach. Pamiętając o dziele waszej wiary, trudzie miłości i wytrwałości nadziei, którą wiążecie z naszym Panem Jezusem Chrystusem, przed obliczem Boga naszego Ojca. Modlimy się o was, wiedząc, bracia ukochani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż nasza dobra nowina dotarła do was nie tylko w Słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym, z wielką siłą przekonania. Wiecie przecież jak Bóg ze względu na was używał nas pomiędzy wami. I wiecie, że dzięki temu staliście się naśladowcami naszymi Pana, gdy przyjęliście słowo Pana pomimo wielkiego ucisku z radością Ducha Świętego. A więc apostoł Paweł ma tą informację, ma tą świadomość z jednej strony widzi jak ich wiara, którą która jest w nich, jak ich wiara wzrasta, i oni nie poddają się wbrew wszelkim przeciwnościom, ale wyznają śmiało Jezusa Chrystusa. W drugim liście, na początku od trzeciego wiersza czytamy, że za was, bracia, należy zawsze dziękować Bogu. Słuszne to dlatego, że wasza wiara niezmiernie wzrasta, wszędzie u każdej osoby towarzyszącej. Tworzącej Waszą wspólnotę, widać ogromną miłość do pozostałych. To sprawia, że my sami szczycimy się Wami w różnych kościołach Bożych, opowiadamy o Waszej wytrwałości i wierze pomimo wszystkich prześladowań i ucisków, przez które przechodzicie. Są one dowodem, że nadejdzie sprawiedliwy sąd Boga, po to, byście zostali uznani za godnych Królestwa Bożego. Z powodu którego przecież cierpicie. Bóg bowiem słusznie odpłaci uciskiem tu, tym, którzy Was uciskają, a Wam uciskanym oraz nam przyniesie ulgę. Nastąpi to, gdy z nieba objawi się Pan Jezus, przyjdzie on z heroldami swojej potęgi, w płomieniu ognia, wymierzając karę tym, którzy nie uznali Boga. Oraz tym, którzy odmawiają posłuszeństwa dobrej nowinie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zostaną oni skazani na wieczną zgubę, z dala od obecności Pana oraz potęgi Jego chwały. Tak właśnie będzie w tym dniu, gdy przyjdzie, by Jego święci oddali Mu chwałę i by podziwiali Go wszyscy, którzy uwierzyli, a pośród nich i wy, ponieważ uwierzyliście świadectwu, które złożyliśmy wśród was. Zobaczcie, apostoł Paweł pisze do zboru, ma takie bardzo dobre świadectwo o nich że żadne przeciwności żadne prześladowania nie złamały ich wiary nie tylko że oni trwają w wierze oni wzrastają w wierze oni wzrastają w miłości do siebie nawzajem i więcej ich wiara ich oddanie Chrystusowi spowodowała że ewangelia dotknęła ludzi mieszkających w innych prowincjach rzymskich w Macedonii w Achaii. Jakby rozprzestrzeniła się na inne tereny. Co to znaczy? Kiedy jest żywa wiara, kiedy jesteśmy ludźmi pełnymi wiary, diabeł nie jest w stanie nas zatrzymać. Amen? Nie jest w stanie. Kiedy mamy człowieka, który świadomie, całym sercem przylgnął i idzie za Bogiem, Bóg może dokonać przez niego niesamowicie wielkich rzeczy. Taki człowiek staje się jak lampa pośród ciemności, jak latarnia, która sprawia, że inni, którzy za bardzo nie wiedzą albo czasami pośród burzy wahają się iść, nie iść, służyć, nie służyć, oddać wszystko, nie. Oni są tak wzorem i ci ludzie mówią: dobrze, jesteśmy gotowi pokonać wszelkie przeciwności. Dzięki niech będą Bogu za tych, którzy całym sercem, całą duszą, całymi sobą zdecydowanie opowiadają się za Chrystusem. Są mocni w Bogu. I tak było właśnie ze Zborem w Tesalonicze. W Tesalonice pomimo tych wszystkich trudności, zawirowań, prześladowań, oni są jak ta lampa, jak latarnia, która świeci w ciemnym miejscu. I wielu ludzi przez to mogło uwierzyć, ale też wielu wahających się, czasami zastanawiających się, wątpiących, mogło zobaczyć, coś w tym jest. I zdecydowali się oddać swoje, swoje życie Bogu. Moi drodzy, nie tylko zbór w Tesalonice miał problemy, jeśli chodzi o, o, o pewne kwestie, problemy ze względu na prześladowanie dla imienia Jezusa. Oni spotykali się z różnego rodzaju poglądami, rzeczami, i, i, i to był taki problem, przez który zastanawiali się, co dalej, jak to wygląda w świetle Bożego Słowa. I apostoł Paweł musiał do nich napisać te listy. Oni zastanawiali się i pojawił się taki problem w ich, w, w ich życiu. Co będzie z ludźmi, którzy przecież nie doczekali powtórnego przyjścia Pana, a umarli? I teraz co z nimi będzie? Dla nas może dzisiaj jest to takie jasne i wyraźne, bo znamy Boże Słowa, oni tego listu jeszcze nie mieli i, i zastanawiali się, bo przecież apostoł Paweł głosił im bliskie, powtórne przyjście Pana, i teraz część z nich już poumierała i, i nie doczekała powtórnego przyjścia, przyjścia Pana. I apostoł Paweł pisze ten list, aby dodać im otuchy, aby dodać im zachęty. Bardzo często w tym liście i w tym wierszu, który czytałem, dlatego zachęcajcie się nawzajem. Tu jest użyte to słowo parakaleo, które oznacza właśnie tą zachętę, pouczenie, błaganie, pocieszanie, prośbę, czasami też Napomnienie, ale jak powiedziałem, akcent jest położony w tym słowie na zachętę, na pocieszenie, które, które jest dawane. I teraz apostoł Paweł chce im pomóc w tym względzie. Zanim jednak to robi, apostoł ma świadomość, że kościół może być zachęcony, może być właściwie zachęcony i budowany. Tylko w jeden sposób. Dokonuje się to przez żywe, święte Boże Słowo. Przez żywe, Boże, święte Słowo. W ostatnim czasie miałem na sercu i dzieliłem się tutaj przez dwie niedziele o Bożym Słowie. I na końcu tych rozważań o budowaniu się nawzajem, jakby się to składa, nakłada na to. I apostoł Paweł zwraca uwagę: jeżeli chcesz budować Kościół, jeżeli chcesz zachęcać właściwie lud Boży, to możesz to czynić tylko w jeden sposób, przez prawdę Bożego, świętego Słowa. Paweł wykazuje, że podstawowym środkiem zachęty w Kościele jest Boża prawda. Dlatego też czytaliśmy i wzywa zbór w Efezie, aby mówili prawdę w miłości względem siebie. I tutaj nie chodzi tylko o prawdę przez małe p, żebyśmy nie kłamali jeden drugiego w różny sposób. Ale mówili prawdę w tym znaczeniu, żebyśmy dzielili się prawdą Bożego Słowa, tego co Bóg do nas, do nas mówi przez swoje święte Boże Słowo. Tak mówi apostoł Paweł, żebyśmy w ten sposób działali. Kiedy mówi do starszych zboru w liście do Tytusa 1.9, mówi tak, że mają się trzymać prawowiernej nauki, aby mógł aby mogli udzielać zachęty. Też przetłumaczone to jest napomnie, ale tam jest to słowo Parakaleo, zachęty w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Jak starszy, jak kaznodzieje, jak ludzie w zboży, jak mamy zachęcać się przez zwiastowanie, głoszenie prawdy. Do tymoteusza apostoł Paweł napisał tak, w drugim. Liście 4, 2. Głoś słowo. Bądź w pogotowiu, w każdy do, czas, dogodny czy niedogodny, karć i też zachęcaj, z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Tak więc Paweł, Sylas i Tymoteusz zachęcali nowo nawróconych, aby prowadzili życie godne Boga. Tak jest napisane. W pierwszym Tesaloniczan 211 12. Oni ich zachęcali, aby prowadzili życie godne Boga. A z drugiej strony, apostoł Paweł wyjaśnia, że tym środkiem zachęty jest prawda Bożego Słowa. W tym pierwszym liście, w drugim rozdziale, w wierszu 13 apostoł Paweł mówi tak, do, do zboru w Tesalonice, my zaś Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za Was, bracia ukochani, przez Pana, że Bóg wybrał Was jako pierwszy owoc przeznaczony. Przepraszam, to jest drugi list. Pierwszy list. Nie. Drugi rozdział, wiersz trzynasty. Dlatego i my dziękujemy Bogu nieustannie za to, że przyjęliście od nas słowo poselstwa Bożego nie jako słowo ludzkie, ale zgodnie z tym, jak jest naprawdę jako słowo Boga które też was wierzących skutecznie działa. To było niesamowite, że apostoł Paweł po pierwsze uważał, że mówi z natchnienia Bożego i miał tą świadomość, że pisząc list, głosząc mówi z Bożego natchnienia i że te Saloniczanie tak właśnie odbierali to słowo, że sam Bóg stoi za tym słowem. I mówi, że przyjęliście słowo, które wam zwiastowaliśmy nie jako ludzkie, ale jako słowo Samego Boga. I to słowo właśnie przyjmowane przez tesaloniczan dawało im życie, dawało im wiarę, dawało im zachętę. A więc środek do zachęty, źródło zachęty płynie ze Słowa Bożego, z prawdy Bożego Słowa. I teraz apostoł Paweł właśnie uświadamia to między innymi zborowi w Tesalonice. Zachęca ich do tego. I teraz oni mają problem, problem prawdy dotyczącej umarłych, odrodzonych, Bożych dzieci. Co z nimi umarli i nie doświadczyli przyjścia Pana, co z nimi się stanie. I apostoł Paweł pisze w tym pierwszym liście słowa, które wyraźnie mówią, aby nie byli tymi, którzy się smucą, jak ci, którzy nie mają żadnej nadziei, jak ci, którzy nie należą do Pana. Czytamy o tym w czwartym rozdziale wiersz, od wiersza 13. Nie chcemy też bracia, dodam siostry, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli, czyli umarli. Nie musicie się smusić jak ludzie bez nadziei. Otóż jak wierzymy, że Jezus umarł i z martwych zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z nim do wieczności tych, którzy zasnęli. To wam podajemy jako słowo Pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, z którą Bóg, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. I dalej pisze Paweł: Tymi słowami dodawajcie sobie otuchy. Oto, drodzy, w różnoraki sposób przeciwnik próbuje atakować Boży lud. Jeżeli nie udaje mu się zatrzymać wierzących poprzez fizyczne prześladowanie, cierpienie, oto próbuje zasiać niepewność, strach w ich sercach i umysłach. I tak było właśnie tam w Zborze w Tesalonice. Oni okazywali wiarę i odwagę wobec cierpień, ale nagle czuli się zmieszani, zakłopotani, niepewni. A diabeł lubi takie rzeczy wykorzystywać, aby atakować Naszą, naszą ufność, wiarę ku Bogu. Co z nimi będzie? I apostoł Paweł im to wyjaśnia. My doskonale to wiemy. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, bardzo podobnie mówi ap apostoł Paweł, kiedy naucza na temat zmartwychwstania, że w, w okamgnieniu Bóg wzbudzi e, tych, którzy umarli w Nim, a tych, którzy żyją w okamgnieniu, przemieni, porwie na spotkanie z Panem. Tak to wyraźnie jest napisane. A więc apostoł Paweł mówi, nie martwcie się. Tak jak Chrystus umarł, tak jak zmartwychwstał trzeciego dnia, ci, którzy umierają w Panu, nie tylko mają udział w Jego śmierci, ale także mają udział w Jego zmartwychwstaniu. I tak jak Chrystus został wzbudzony przez Ducha zmartwych, Duch Święty wzbudzi tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, mówi. Zachęcajcie, pocieszajcie się tymi słowami. Chrześcijanin to nie jest ktoś, kto nie ma nadziei. My mamy żywą, wieczną nadzieję żywota wiecznego. Amen. Nie musimy się bać i, i lękać. Stąd to słowo pocieszenie. Nadany na dany rozkaz, na głos Archanioła, Bóg trąby Bożej stąpi z nieba. I najpierw ci, którzy umarli w Panu, będą wzbudzeni. I to przyniosło sądzę takie rozwiązanie, ulgę zborowi w Tesalonice. Oni mogli być spokojni. Apostoł Paweł jakby mówi to co Jezus zapowiedział w Ewangelii Jana 14. rozdziale. Nie trwóżcie się. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań. Oto idę przygotować wam miejsce, a kiedy już przygotuję, przyjdę znów i wezmę was do siebie. Słuchajcie, oto przed Kościołem, przed ludźmi zbawionymi, odrodzonymi, oczekujemy na największą nadzieję, największe, największe błogosławieństwo, jakie jeszcze będzie, nas czeka, jakie nas czeka, dopełnienie się Bożego zbawienia, udział w wiecznej Bożej chwale. My już mamy w tym udział, ale wtedy się już to zupełnie wypełni i będziemy tego, tego doświadczać. I kiedy oni się uspokoili, pojawiła się jeszcze jedna kwestia do, dotycząca właśnie pochwycenia Kościoła. Te Saloniczanie mają problem. Wiedzieli, że dzień Pana ma przyjść. W piątym rozdziale w wierszu drugim, czytamy, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Oni wiedzieli, że ma przyjść dzień Pana. Ale kiedy Biblia nam mówi, Stary Testament, o Dniu Pana, to wiedzmy, drodzy, że to jest Dzień Sądu, Dzień Gniewu Pana. Oto Bóg wyleje swój gniew i sąd na bezbożną ludzkość. Biblia mówi, że Bóg będzie, czytamy o tym w objawieniu, Bóg będzie dokonywał sądów nad mieszkańcami Ziemi. Wiecie, kiedy czytamy to, co wydarzy się już pod sam koniec, jedna trzecia ludzkości. Straci życie. Będzie wielkie, będą wielkie kataklizmy, i tak dalej. Jezus o tym mówił. I kiedy Jezus przyjdzie, wywrze gniew na tych, i o tym on pisze w drugim liście później, apostoł Paweł, którzy nie przyjęli miłości prawdy. Oto mieli czas, słuchali Bożego Słowa. Ale nigdy nie zaprosili Chrystusa do swojego życia, nigdy nie ukorzyli się, nigdy nie pokutowali, nigdy nie wezwali imienia Jezus, Jezusa, aby on im przebaczył, aby stał się ich panem i zbawicielem. Zgardzili łaską. My wiemy, że apostoł Piotr też o tym pisze, że Bóg ciągle okazuje łaskę, dlatego jeszcze nie przyszedł, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. I teraz. Tesaloniczanie tak myślą nad tym, mówią, skoro my wiemy, że dzień Pana nadejdzie, ale co z nami w tym dniu Pana? Co z nami, kiedy Bóg będzie wylewał swój gniew i swój sąd na Ziemię, na mieszkańców Ziemi? Co się z nami stanie? I w tym pierwszym liście do Tesaloniczan, w piątym rozdziale, w wierszu dziewiątym i dziesiątym, mamy taką wyraźną Bożą zachętę dla Bożego Ludu. Oto dzień Pana przyjdzie, gniew Boży zstąpi, ale lud Boży będzie zachowany. Tu jest wyraźnie powiedziane, gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Drodzy, kiedy Jezus mówi o czasach ostatecznych, mówi: W dniach będzie tak jak w dniach Noego. Jedli, pili, żenili się do momentu, aż Noe wszedł do arki. Arka była miejscem zabezpieczenia przed gniewem i sądem, który przyszedł na ludzkość. I tak samo lud Boży, apostoł Paweł, daje im zachętę i pocieszenie. Oto mówi: Dzień Pana przyjdzie, to będzie Dzień Sądu nad Ludzkością, ale Bóg zachowa swój kościół, swój lud przed tym gniewem. Jest to logiczne? Ja myślę, że jak najbardziej. Bo przecież Bóg nie traktuje niezba... zbuntowanych, przeciwnych Bogu ludzi i tych, którzy mu zaufali, go przyjęli. Jest ta ogromna różnica. Chrystus. Ty i ja jesteśmy w Nim ukryci i jesteśmy bezpieczni. I mówi: Zachęcajcie się nawzajem, właśnie wiedząc o tym, że Bóg nie przeznaczył Was do tego, ale przeznaczył Was do chwały, czyli kiedy Chrystus przyjdzie, będziecie mieli udział w Jego chwale, a nie w Jego gniewie i sądzie. Oczywiście, jeżeli będziemy trwać w bliskiej społeczności i w relacji z Jezusem Chrystusem. I, I kiedy Noe wszedł do arki, wtedy Bóg wylał swój gniew. Drodzy, a więc Bóg zachowa nas od tego czasu gniewu i sądu, który przyjdzie na, ca, na, całą, na całą ludzkość. Bóg zachowa swoje, swoje dzieci. Tu jest nawet napisane, czy umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. I tutaj nie sądzę, że chodzi tutaj o czuwanie i spanie w sensie duchowym. Jezus mówi tak, dwie będą na łożu, jedna będzie zabrana, druga będzie zostawiona. Co to znaczy, że kiedy ty i ja mamy bliską społeczność z Panem, należymy do Niego, masz to świadectwo w swoim sercu, że jesteś Bożym dzieckiem, jesteś tym, który jest w Jego świętej woli, to nawet kiedy będziesz spał, błogo spał, a Jezus przyjdzie i zabrzmi głos trąby, to będziesz zabrany. Amen? Będziesz zabrany. Skoro Bóg umarłych wzbudzi, wierzących, odrodzonych w Niego, i wyciągnie ich z grobu i ich przemieni, to cóż dopiero śpiących, tak fizycznie zmęczonych po pracy. Prawda? Żadnego problemu. Czy będę chodził w ciągu dnia, czy będę spał, oto Bóg na głos trąby, kiedy przyjdzie, zabierze do swojej chwały, abyśmy byli na zawsze z Panem. I dlatego Paweł mówi, Wy pocieszajcie się nawzajem, co też czynicie, i pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. A wiecie, apostoł Paweł nie chce, aby fałszywe nauki, w ogóle słowo Boże daje pokój do serc Bożego ludu. Daje takie, nie tworzy zamętu, niepewności, ale Słowo Boże prowadzi nas do Bożego pokoju, do świadomości, do dojrzałości. Teraz, kiedy dzieją się te wszystkie różne rzeczy, i my wiemy, my wiemy że to wszystko zmierza w określonym kierunku. Pan przychodzi. Pan przychodzi. I teraz Słowo Boże, kiedy mówimy, Pan przychodzi więcej. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, że powinno rozlegać się w kościele słowo Maranata: Przyjdź, przyjdź, Panie Jezu. A kiedy kończysz objawienie, tam jest napisane, że duch i oblubienica wołają: Przyjdź. Co to znaczy, że kiedy dzieją się takie i inne rzeczy i będą się jeszcze dziać? Czy my mamy wpadać w lęk, w stany depresji, załamania? Nie, zupełnie to wygląda inaczej. Paweł mówi, wiedzcie, że kiedy On przyjdzie, zostaniecie zabrani przed nadchodzącym gniewem i sądem Boga i będziecie w wiecznej chwale i obecności Pana. Dlatego podnieście głowy, miejcie radość z tego, z tego że On przychodzi. To czyni prawda Bożego Słowa. No i później jeszcze jak nie w ten sposób się nie udało zniechęcić i, i zaatakować szatanowi tesaloniczan, to pojawili się fałszywi nauczyciele, którzy głosili już dzień Pana nastał. Tylko oni go przegapili widocznie. Tu jest napisane w drugim liście, dlatego Paweł napisał ten, ten drugi list, nie dajcie, drugi rozdział, Drugi wiersz, nie dajcie wprowadzić się w błąd, nie bójcie się ani żadnego ducha, ani słowa, ani listu rzekomo przez nas napisanego, że niby już nastał Dzień Pana. Wiemy, że byli ludzie, są grupy religijne, które ogłosiły już co najmniej trzykrotnie, że Jezus powrócił. Co nie ma nic wspólnego z Bożym Słowem. My ciągle oczekujemy na powrót Pana. Słuchajcie, oczekujemy na powrót króla, królów i pana, panów. Tego, który ciebie i mnie zbawił, drogo wykupił, czy mamy się teraz bać, bo przecież my go, do Niego należymy, jesteśmy przez Niego oczyszczeni, usprawiedliwieni, kochamy, miłujemy Go i teraz mamy wpadać w panikę, bo On przychodzi? Czy takie ma być nastawienie serca i umysłu Bożego ludu? Słowo Boże mówi zupełnie co innego. Kiedy ten dzień się zbliża, tym bardziej, tym głośniej, tym większą tęsknotą powinniśmy wyglądać powtórnego przyjścia Pana, oby Duch Święty dotykał naszych serc i napełniał nas radością i pokojem w tym względzie. I teraz ci ludzie głosili coś takiego, ci fałszywi nauczyciele, oto dzień Pana, to teraz oni mówią, to skoro dzień Pana już przyszedł, a my tu jesteśmy... Gdzie jest ta chwała? Gdzie jest obecność? I apostoł Paweł wyraźnie w tym drugim liście do Tesaloniczan 13 i 14 wierszu wyraźnie mówi: "My zaś powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia ukochani, przez Pana, że Bóg wybrał was jako pierwszy owoc przeznaczony do zbawienia, przez poświęcenie w Duchu i prawdziwą wiarę. W tym też celu powołał was przez naszą dobrą nowinę do udziału w fale naszego Pana Jezusa Chrystusa. A ci fałszywi nauczyciele ich jakby wszystkiego pozbawili, bo skoro dzień Pana nadszedł, a on jest równoznaczny z tym, że lud Boży wstąpi do Bożej chwały, że zanim przyjdzie sąd i gniew, Pan zabierze swój kościół, aby był w jego obecności. I oto apostoł Paweł mówi: pamiętajcie, nie nastąpi dzień Pana, zanim nie objawi się kto? Syn zatracenia. I to mi gdzieś tak, wiecie, mówi, że z jednej strony on się gdzieś objawi, on to będzie jasne i pewne rzeczy zaczną się już wydarzać tego ostatniego tygodnia, ale przed samym sądem i gniewem, który Bóg będzie wylewał, Kościół zostanie zabrany do swojej chwały. Taka, tak, tak to logicznie mi wygląda zresztą w objawieniu Jana 19 rozdział mówi o weselu baranka a dopiero później o armagedonie kiedy pan przyjdzie ze swoimi świętymi Prze to, bracia tak pisze apostoł Paweł w wierszu 15 i 17 tego drugiego w drugim rozdziale prze to bracia trwajcie niewzruszeni i trzymajcie się przekazanej nauki którą nauczyliście się czy to przez mowę, czy przez list nasz, a sam Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca Wasze i utwierdzi Was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Oto także ta, ten fałszywy pogląd, jakoby już nastał Dzień Pana, został przez apostoła Pawła wyjaśniony, i oni mogli wiedzieć, że. Ciągle ta obietnica przyszłej chwały jest dla nich przygotowana i będą mogli mieć w tym udział. A więc apostoł Paweł używał prawdy Bożej, słowa Bożego, dla zachęty i pocieszenia. Mówił o tym wiecznym pocieszeniu, o tej wiecznej chwale, która czeka tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa. I możemy być pewni, niebo i ziemia przeminą, ale słowa Pana nie przeminą. Drodzy, chcemy podziękować Bogu za to, że on nas umiłował. Chcemy podziękować za to, że podczas każdej wieczerzy kościół zwiastuje: jeszcze Pan nie przyszedł, ale przyjdzie. Ciągle podczas wieczerzy mówimy o naszej nadziei, że będzie to tak długo robione, Aż On przyjdzie. Kościół Jezusa Chrystusa jest kościołem niezapatrzonym w ziemię, ale patrzącym w górę, czy już nie idzie nasz Pan i nasz Zbawiciel. Amen. Obym miał takie nastawienie, żebym nie był tak zajęty tym, co jest na ziemi, że przestanę zwracać uwagę na tego, który przychodzi, a Jezus przed tym ostrzega. Pamiętacie to podobieństwo? Kupiłem pole i muszę tam coś zrobić. Nabyłem woły i muszę go wypró je wypróbować. Ożeniłem się i teraz nie mam czasu. Prawda? Jak bardzo łatwo jest, tak jak za dni Noego, i diabeł będzie robił wszystko, żeby nasza uwaga była skierowana na to, co jest tutaj. A apostoł Paweł mówi: Nie, ale my oczekujemy nastania dnia Pana. Dla jednych to będzie czas sądu, dla Kościoła czas chwały, wyzwolenia, wiecznego wyzwolenia i tak na zawsze już będziemy z Panem. Amen. Chcemy powstać. Chcemy brać zachętę z Bożego Słowa. I pamiętajmy, że mamy zachęcać się nawzajem Bożą Prawdą. Nie naszymi własnymi przemyśleniami, tym co my, czy jakimiś ludzkimi poglądami, Bożą prawdą, którą jest Słowo Pana. W ten sposób tylko możemy budować i zachęcać się we właściwy sposób i pocieszać jeden drugiego, aby każdy z nas był w to zaangażowany, drodzy. Panie, dziękujemy Ci, że z Twojego Słowa płynie pociecha, zachęta, że Ty zabierasz strach i lęk. I nie musimy trwać w lęku, w trwodze, jak ludzie, którzy nie znają ciebie, o których jest powiedziane, że będzie lęk bezradnych narodów, zanim ty przyjdziesz. Panie, my wiemy, co ma się wydarzyć, ale też wiemy, że Ty jesteś Bogiem, który przygotowuje nas do tego, abyśmy byli z Tobą na wieki, do wiecznej chwały. Panie, i Ty powiedziałeś, że jesteś w stanie. Przygotować naszego ducha, duszę i ciało bez nagany na swoje powtórne przyjście. Dziękujemy Ci, Panie. Chcemy radować się w Tobie. Nie chcemy z trwogą patrzeć na jutro, ale wręcz odwrotnie, z ufnością, nadzieją, z wyczekiwaniem, że oto już jesteś blisko, że przychodzisz, Panie, aby zabrać nas jako swoją własność do siebie. Panie, działaj w naszych sercach. Niech słowo nas pociesza, zachęca, buduje w tym względzie, i niech napełnia pokojem, który jest od ciebie. Chwała Ci, Jezus. Hallelujah. Jeśli ktoś ma pragnienie Bogu oddać chwałę, jeszcze krótko się pomodlić, chciałbym, jeśli nie pojednałeś się z Bogiem do tej pory, wiedz, że Pan przychodzi. Czy ty już oddałeś swoje życie Chrystusowi? Czy oddałeś, oddałaś? Jeżeli ktoś chciałby ze mną porozmawiać po nabożeństwie, chciał się pomodlić, chciał powiedzieć tak, ja chcę moje życie powierzyć panu, chcę odwrócić się od wszelkiego grzechu, chcę w nim uznać mojego pana i zbawiciela, możesz do mnie podejść po tym nabożeństwie. Chętnie będę z tobą rozmawiał i modlił się. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.